Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy sobie misję. Teraz szybciutko sobie przerzucimy tutaj manę, bo widzę, że nie mam. A zaraz zaczynamy walkę. Tutaj mamy trochę wojska do ulepszenia, ale nie mamy na to surowców, więc też nie będę się na to jakoś bardzo rzucał szybciutko. Ulepszyłbym sobie tych strzelców naszych, bo ostatnio trochę potraciliśmy z tego, co pamiętam. Dobra, slow. Zapraszam bliżej. Tu strzał. Ty możesz coś tam ich podgryźć. Dobra. I tak. Klon. Standardowa operacja ostatnio. Wycofaj się. Ty się ruszasz pierwszy. Podgryź go tutaj. Może uda się akurat trzech naraz uderzyć. Niestety nie. Ale ty pewnie w niego wlecisz. No właśnie. Dobra. Aha, on teraz dolatuje już do mnie. Dawaj tego. Tu klon. Ty ucieknij sobie. Prayer. Ugryź jego. Tu. Bardzo dobrze. Ty do góry. Ty do góry. Tak. Ty zabijasz jego. Dobra, ty nie dolecisz. Dawaj tak. A, i obawiam się, że klon pójdzie do góry. No właśnie. Zabij go. No dobra, ty nic nie zrobisz w takim razie. I tak, ty się wycofaj. Ty się wycofaj. I ty z wybuchem na tego. Dobra, no i ty dobijasz. Dawaj dalej. O, plus jeden do mocy. Co my tu dalej mamy? Kolejne dżiny, spoko. Kolejna taka sama walka. A, tylko teraz jest więcej staków. No dobra, damy radę. I nikt nic nie czarował? Antymagia. No to tego się trzeba szybciutko pozbyć. Strzał. Jeszcze jeden. Halo, proszę mi tu budzikiem nie dzwonić. Dobra. Czemu nie mogę? Aha, nie mogę czaru rzucić, bo już rzucałem w tej turze. Dobra, się zakręciłem. Dobra. Ty się wycofaj, może gdzieś tu na środek bardziej. I ty z wybuchem tutaj w sam środek. Wait. Pięknie. A nie, myślałem, że to jest tarcza ognia, ale to jest odporność na ogień. No to spoko. Tutaj klon. Ty sobie zabij. I ty. Kto się tu rusza pierwszy? Najpierw ta trójka, później ty. Więc ty sobie wleć tutaj. Dobijaj. A, ty dolatujesz do smoka. Mam nadzieję, że nie będziesz miał okazji dolecieć. Okej, to była wystarczająca. Wystarczająco został osłabiony, żeby nie robiło to różnicy. Dawaj tak. Klon. Zabijaj. I ty dobijasz. Kolejny poziom. I amulet życia. Dobra. One się pewnie nie dołączą, za dużo ich jest. Ten chciał, żeby pokonać wielkie dżiny. Mam nadzieję, że już je pokonaliśmy, te, które on chciał. No, tak jak myślałem. Za dużo ich jest, one by się nie mogły dołączyć. To byłby za duży boost do armii. Dobra, wlatuj tak.
I teraz klon. Okej, powiedzmy, że spoko. Jakby tak tutaj. Dobra, szybkie kichnięcie standardowo. Ciebie. Wy uciekajcie do góry po kolei. Dobrze. No dobra. Tego trochę ugryź. Aj, one dolecą. Tego zboostuj. Dalej nie mam blinda. Kurde, to byłoby tak dobre. Obawiam się, że jak rzucę klon, to on pójdzie do góry i ja stąd nie wyjdę. No tych co mogę naprawić w sumie, więc mogę trochę zaryzykować ich życie. Ty się ruszasz pierwszy. Smokiem już nie ucieknę. No muszę zaryzykować ich życiem, inaczej to się nie uda. Chyba, że żywiołak. A dawaj. Dobra, uderz tu. Wystrzelaj. Znaczy no i tak do mnie dolecą. Ale wrzucę im to żywiołaka, żeby mieli. Okej, rzucili się na tego. Bardzo dobrze. Tutaj. Świetnie. Klon. Oni zadają dużo obrażeń, więc akurat. 19. Ty z wybuchem tutaj, bo żywiołaki mogą sobie umrzeć. Uciekaj. Defend. No ty tak. I ty tak. Świetnie. Tutaj dżinny zabite? Zabite. No to teraz ifryty. Jako, że mamy smoka w końcu, no to jakiś slow tu wleci na start. Dobra, strzał. Ty możesz sobie uderzyć w tego na przykład, bo ciebie zaraz wyleczymy. Ty tak. Proszę wyłączyć budziki. Klon. Ty możesz sobie dalej w nich wlatywać. Ty... ty nie bij. Teraz ty z wybuchem tu. Kurde, dwa dżiny. No nie, nie mogę na to pozwolić. Slow. Czyli nie mogę ryzykować ich życiem, bo już nie będę miał czasu ich naprawić. No dobra. Jakoś to wymyślimy. To do przodu. To może tak, wy wyjdźcie z ich zasięgu, bo tych na dole zabijemy na pewno. Defend. Dawaj tu. Dobra, defend. Okej, hej, starzuciłeś, spoko. Tego dobrze by było zabić. Tylko czym? No bo tak, tutaj klon. Defend. Ty wyjdź z jego zasięgu. Ty z wybuchem tu. Dawaj tego. Kurde, no nie, no dwóch tych na pewno nie stracę. Nic poza slowem w pierwszej turze nie wchodzi w grę w ogóle.
Spróbujmy smokiem ich tu skajtować trochę. Dobra. Przeżył to elegancko. Tego zasłaniamy. Ty podejdziesz. Defend. Tutaj strzał. Klon. I ty z wybuchem pięknie w sam środek. No i tak to trzeba było zrobić od razu, a nie kombinować. Dobra, zobacz co tu jest potrzebne. Amulet życia. No czy ja chcę tam wchodzić? Co tutaj było jeszcze raz, bo to też nagrywałem ostatnio, już teraz nie pamiętam. Tu amulet życia, którego nie musimy używać. Tu fioletowy, którego nie mamy. Biały monolit wejścia. Ja bym zobaczył, gdzie on prowadzi najpierw. Zapiszmy sobie. Na czwóreczce, czemu nie? I dawaj tam. Dobrze, tu nie ma limitu czasowego, bo ja bym się chyba nie pozbierał po tym. Aha, i to nas tutaj prowadzi. Przejścia, wejścia, wejścia. Pokonaj widmowe smoki, które dalej nie wiem gdzie są. Przejścia. Strażnik misji, co on chciał? Amulet życia. I teraz mogę przejść. Ten też chciał amulet życia. No tutaj raczej nic nie zrobiłem. Ale on też chciał amulet życia. Tych czarodziejskich smoków się strasznie boję. No nie, wchodź w nie. Tu amulet życia. Pokonaj wielkie dżiny. Biały monolit. Okej, okay, no ten biały monolit po prostu nas przeniesie tu i tyle. Tu właśnie. Wejdź tędy po prostu. I idziemy sobie... No tutaj dalej. Tym razem z milionem ruchu. Więc myślę, że trochę nam ta tura zejdzie. Dawaj to. To. O, i tutaj dżiny dostaniemy. Pięknie. Chociaż czy tego akurat potrzebowałem? No spoko, ale... Nie wiem, czy aż tak. Ale go zboostowali na szmaty po prostu. Ty podejdź troszkę do przodu. Jakiegoś boosta ci wrzucę. Dobra, ty do góry. I tak. Klon. Ty się tam wbijesz między nich. Jeszcze jakiegoś boosta dostaniesz. Tego już boostowali, więc sobie w niego wleć. Idź się zakryj. Bardzo dobrze. Ty tutaj. Klon. W dół. Pięknie, tutaj sobie wlecisz w tą trójkę. Defend. Dobra, bij się tu z nimi. A ty tutaj. 11-19. Czy chcę tobą ryzykować? No nie, tobą nie chcę. Wycofaj się w ogóle. Defend. I defend. No dobra, tego się trochę nie spodziewałem. No to slow jeszcze raz. Defend, defend. Gryź. Ty możesz tu wrócić teraz. Antymagia? Łocie panie. Defend. No i defend. Ten Cura znowu już dostał. Dobra, haste. No ich mogę wyleczyć.
Dawaj tu. Tu. Nie no, trzeba jeszcze raz tę walkę zrobić. Oni się nie mogą kurować, bo to inaczej... Inaczej dupa. Ty do góry. Ty tu. Ty do góry. Dobra, strzelaj. Ty podejdź tym razem może gdzieś trochę bliżej. Hejst, no spoko. No smok nigdzie nie wlatuje, bo bez sensu. Klon. Ty na razie poczekaj. I ty z wybuchem wlecisz... Tutaj. Wait. Jak najwięcej staków naraz trzeba uderzyć. To nie wchodzi w grę w ogóle. No i teraz tak naprawdę walczymy z RNG. Czy RNG pozwoli nam wygrać tę walkę bez strat? Nie wiem, zobaczymy. Defend. I tu smog. Klon. Teraz wait. Ty z wybuchem w tego. Strzał. Dosięgałeś go. No dobra, w sumie nie ma to jakieś. Nie robi mi to problemu aż tak. Dobij go. Chociaż ten się rusza przed tobą. Dobra, leć tak. Ty jeszcze nie naprawiasz. No i ty możesz sobie w kogoś wlecieć. Tylko pytanie w kogo? Ty się ruszasz pierwszy, więc pewnie chciałbym tutaj ustawić do wybuchu typa. Ty masz fire shield. To zaatakuj tego. Klon. Dobra, dosięgniesz. Defend. Też masz fire shield teraz. Wycofaj się. A ty z wybuchem tutaj. Wait. A 40 się rusza stąd. No nie, no to nie wchodzi w grę coś takiego w ogóle. Co to za antymagia z dupy? Chyba że żywiołaki ognia im tam pośle. Ich tak łatwo nie zabiją. Dawaj tu. Ty tego. Lag. Ty tu. Hejst. No i dupa. Nie możecie hejsta rzucać. No co wam się uwaliło na ten łeb durny? Ajajaj. Fire shield. Ale tym razem te na górze się nie ruszyły. Okej. Może to dobrze. No nie do końca o to mi chodziło, ale spoko. Ty się bij. No i antymagia. Tutaj. Ja i tak muszę hejsta rzucić. Nie chcę ich jeszcze naprawiać. Dobra, wycofaj się. Strzał. Muszę rzucić hejsta, bo on dostał antymagię. Defend. Haste. Bless. Defend. Dobra, uderzył tutaj na szczęście. Dawaj tutaj jakoś. A, chciałem powiedzieć, że tego trzeba wycofać, ale już go nie wycofam. Spoko. Ty dolatujesz od razu. Pięknie. Defend.
No i teraz smoka nie bardzo mam gdzie wycofać. Defend. Pięknie. Dobra, wait. Wy jesteście tu zdecydowanie za blisko, jak nam to, co bym chciał. Ale wami się zajmie ten żywiołak. Dobra, teraz mogę jego naprawić i uciekamy stąd jak najszybciej. Defend. O nie, nie uciekniesz. Chyba że. Nie, bo ty masz antymagię. Ile on ma życia? 1200. A nie mam teleportu żadnego. Hipnoza? Tego. Kurde. Nie wiem, klon. Zabij tego. I tego. Jezu, głos tracę, masakra. Dawaj tak. Tego nie mogę, bo on ma fire shielda. Dawaj tu. Tak. Kurde, no i cała walka od początku, bo ich nie naprawię już. Ale to było dobre, to mi się podobało. Trzeba tymi żywiołakami trochę pograć. No i antymagia na start, co to ma być? No nie, no tak się nie bawimy. Slow. Okej, fire shield. Dobra, już myślałem, że antymagię dostał. Strzel sobie tu. Ty też. Dawaj, tutaj smoczku. No i żywiołaki. One zdecydowanie wytrzymają więcej. Najwięcej obrażeń też zadadzą. Do przodu. Prayer. Okej, bez tragedii, ale wolałbym, żeby tego nie dostawał. Ty gdzieś tu sobie stań. A ty strzelasz. Kolejny żywiołak prosto w niego. Stań tu. Tobie coś. Shield. Okej. Uciekaj. Trzeba będzie, to on gdzieś tam wleci w kogoś, ale na razie go wycofałem. Tu kontratak musi wlecieć na nie. Kurde, tak trochę durnowato przywołałem tutaj te wszystkie dżiny. Niemądre to było, muszę przyznać. Haste. Chociaż prayer byłby lepszy. No ale trudno już. Defend. Na ciebie. Kontratak, okej. Tu 14. Okej, 12. No i tego, powiedzmy. Ile ich zginęło? 8 stworzeń. Ajajaj, dawaj jeszcze raz. W takim razie. Wait, wait. Ty zasłaniasz, ty tu. Tego nabustowali. Trzeba go zabić jak najszybciej. Ty się wbijasz tam w sam środek. Musisz to wytrzymać przez chwilę. Wolałbym hejsta, ale spoko.
Dobra, leć tam, najwyżej cię naprawimy zaraz. Nie podoba mi się ta antymagia. Teraz dolatujesz mi do smoka, nieważne gdzie by stał. To jest żart jakiś po prostu. No nie, no nie mogę z antymagią tu walczyć. I też wyrzucanie ich tak do przodu to nie jest dobry pomysł. Dobra, no to rozpoczęcie nie jest takie tragiczne, tego tylko nabustowali strasznie. Żywiołak. Ty się bij dalej tutaj. Niestety się nie udało go zabić. Żywiołak gdzieś tu. Dobra, oni się tu uzbierali całkiem ładnie. Coś na niego hejst, no i o to mi chodziło. Jakby mu tak kontratak teraz wrzucić? Myślę, że wytrzyma całkiem sporo. Zdecydowanie wytrzyma sporo. On ma frenzy. Dawaj tu. Wycofaj się. Dobra, ty waituj. Ty waituj. No i zamiast go atakować, to się nabustowali. No co za... Nie wierzę po prostu, co tu się dzieje. Jeszcze jeden żywiołak. Ty możesz się tu wycofać. A, tobie już nie wrzucę hejsta ani nic. Dawaj go. Dobra, ty musisz w niego wlatywać. Strzał. I oni się dalej boostują. I antymagia. Nie doleci, no nie. Ty go możesz uderzyć. Zdejmij kontratak. A on ma fire shielda. Gdzieś tam pod tym wszystkim. Haste? Wystarczy? Nie wystarczy. Dobra, nie zginął smok. Nabij ich tutaj. Ty tego. On ma antymagię. Prayer. No i teraz jestem na pewno od nich szybszy. Ty nikogo nie bij. Ty możesz sobie tutaj dalej odwracać uwagę. I zaraz cię naprawimy. Ty wracaj na dół. Tu naprawa. I defend. Strzelaj. Wy się wycofajcie. A wy się bijecie. Dawaj tu. Cyk. Jezu, te kichanie. Jak to jest, że jak nie nagrywam, to nie kicham. A jak zaczynam nagrywać, to zaczynam kichać. To jest dla mnie niezrozumiałe, jak to się dzieje. No ale dobra. Stratą jednego udało nam się to zrobić. I dużo dżinów dla nas. Tu są nieulepszone, więc może się nie będą tak boostować durnowato ciągle. Uuu, ale dwa staki są. No dobra, na pewno slow na start. Spróbuj ich tu zlurować trochę. Wy tu zasłaniacie. Dobra, to się udało. No i żywiołakami, no. Jak już widzimy, że to działa. Do przodu. Strzał. Coś tam podgryź i będziesz uciekał.
Haste. No to dawaj tu. Tego ugryź. A to całkiem dużo obrażeń, jak mam być szczery. A ja nie mam wcale dużo many, bo sobie nie odnowiłem. No i jak chcę odnowić, to stracę cały ten ruch. Więc niby bym chciał, ale z drugiej strony... Nie wiem. No to mi akurat mało daje. Jeszcze jeden żywiołak do mojej dyspozycji jest. Ty już nic nie poczarujesz. A zabijcie tego jednego na razie. Okej, no chyba nie ma tragedii. Za dziewiątkę co mogę wrzucić? Blesa, o. No i dobra. Ten się zabije w kontrataku. A wybijcie w tego. 24. Uciekaj. Strzał. No i pięknie. Dawaj te dżiny. Szalone 2. Tutaj 3. Naprawdę to było przejście tylko po dżiny? A mam jeszcze tego? Mam jeszcze 2. No dobra. A czemu ja tego nie noszę? Halo? Nie no, tutaj nic ważnego nie mam. Tu też nie mam nic lepszego. Tu też. Dobra. Zabij wielkie dżiny. Ale to chyba chciał, żeby te zabić, co? A nie. Już je zabiliśmy. Tutaj też dżiny. No muszę turę pominąć. Nie ma innej opcji. Ale mogę ją pominąć przy buście do ruchu. Czemu nie? Gdzie on był? Tu? Tu. Pomin turę. I teraz zakładaj z powrotem wszystko. I dawaj tu. O, to mnie gdzie indziej teraz wywaliło. No dobra, to zwiedzamy w takim razie. Cyk. No i nawet teraz te dżiny trochę biją. Nie jakoś bardzo dużo, ale trochę biją. Kolejny amulet. Tu jest kopalnia. Kolejna walka z dżinami. O Jezu. Dobra, tu widzę co jest. A właśnie, co ta kopalnia mi daje? Złoto. No to akurat słabo. Mogłoby co innego dawać. Co jest z tej strony? Widmowe smoki. Amulet życia. Okej, to stąd. To jest jakiś czar. Kolejny amulet życia. Kolejne. I fryty. 2 staki, to nie będzie tragedii. Slow. Przede wszystkim. Nic innego nie wchodzi tu w grę. Defend. I co? A nawet tym wam walnę. Zobacz to. Trzęsienie ziemi, naprawdę. Amulet życia. No nie, no chyba nie chcę tu przechodzić. Co mi to da niby. Tu nie mogę. No dawaj w te dżiny, no. Kolejna walka z RNG. Ale tym razem jest tylko 5 staków, więc mają tylko 15 szans, że coś pójdzie dla mnie nie tak. Tylko 15. Bless. No dobra, coś tam się nabustowali, ale bez tragedii. Frenzy dostał. No to Frenzy to akurat spoko. Tymi trzeba uciekać. Żywiołaki od razu. Nie ma nawet co próbować czegoś innego. Ty wlatuj tu. Bardzo ładnie, podoba mi się takie rozwiązanie sprawy. Do przodu.
To nic nie rób. Jeszcze jeden żywiołak. Kamienna skóra. Kurde, słabo, oni tu dolatują wszyscy. Dawaj tego. No podgryzą mnie tu dosyć konkretnie. Ale ci już przychodzą na odsiecz na dole. Więc ciebie mogę już naprawić. Nic już nie rzucę. Ty się wycofaj. Strzał. Jeszcze jeden. Ty się wycofaj. Ale proszę mi się tam... Czy ja już mówiłem, jak bardzo nie lubię RNG w tego typu grach? To jest żart po prostu to, co się stało teraz. Boost, tarcza. No nie no, dawaj te. Boost. Okej. Ci się o mnie porozbijają. Dobra, ci się teraz nabustowali. Klon. No właśnie, czy klon? Ty sobie ucieknij. Czy któryś z nich ma Fire Shielda? Nie, ale to by i tak nic nie dało, bo on tutaj tak stoi. Chociaż nie, no dałoby. Tym bym sobie teraz zaatakował gdzieś od dołu, albo gdzieś tu. Haste. Uuu. Patrzcie, wystarczy ładnie poprosić. Tak się złożyło. Defend. Defend. No nie, no ich nie tracimy. Shield, okej. Tego trzeba zabić, bo go nabustowali. Ale nie podeszli za blisko tym razem. Dobra, zapraszam bliżej. Nie, zdefendowałem tymi. Fuck. Haste? Pięknie. Jeszcze jeden. Haste? No, kontratak też może być. Prayer. Co wy się tak boostujecie? Podeszlibyście trochę. O, ten podszedł. Dobrze. To mi się podoba. Ty już nic nie zboostujesz. Nie podlatuj tam. Ty wlecisz w sam środek tego dziadostwa, które się tam dzieje. Ty sobie tu zabij. Dobra, no długo nie pożyjesz, ale ty masz po prostu odwracać uwagę, więc... Kontratak na wszystkich. Tego zaatakuj. Jak ci odda, to jeszcze pożyjesz. Defend. Defend. Teraz ty se tu wleć w sam środek. No i ty podejdź. Ty możesz sobie na spokojnie zaatakować tego na przykład. A może prayer jakiś. Szkoda się nie boostować, skoro mamy taką możliwość. Ty się wycofujesz. No zaatakuj tego, bo jest go najwięcej. Tutaj. Dawaj tego. Dobra. Już se chłopaki tam poradzą. Elegancko. I nawet ty se możesz dobić. A co? 3 dżiny więcej. Co tu byś chciał? Pewnie amulet życia, no właśnie. Skorbacz, tarcza. Byłyby spoko. Tylko pytanie, co oni chcą ode mnie. Dobra, dawaj.
Ciekawe, czy faktycznie jesteśmy w stanie wykopać tego Graala. W sumie nic by mi nie dał. Amulet śmierci. Dawaj. Amulet śmierci. Nie mam. Amulet śmierci i amulet wolnej woli. Jok. Ktoś chciał, żebym ją zabił. Gdzie to było? Tutaj. I jok. Tutaj. I ten na dole. Nie, ten na dole chciał Tamusa. Tu jeszcze jest dalej przejście. No jakbyśmy już ten fragment odkryli, to byłoby fajnie. Mielibyśmy już coś tam do przodu. Gdzie ja jestem? Tu. Obawiam się, że to będzie ciężka walka. Ale zobaczmy. No właśnie. Jana ma dużo many. Slow. No nie, no tak się nie możemy bawić. Co ty robisz? Czarami. Dobra, później tu wrócimy. Jak ona ma mi czarami walić, to wrócimy tu później. Amulet śmierci, amulet śmierci, amulet śmierci i trzeźwego umysłu. Dobrze. Ej, i tak w sumie bym tutaj niedużo zgarnął. Jakieś puszki ewentualnie. Ej, ja mogę te puszki zgarnąć, tak czy inaczej. Dawaj. Brązowego chyba mam. Anielskie strzały. Fiolka żywej krwi. No to mi za dużo nie daje, ale spoko. Dawaj dalej. Lisze. No walka z nimi może być problematyczna z tego powodu, że strzelają. Jakąś ofiarą, smoka na przykład. To jedynkę, jak mi jej nie zabiją, no ale pewnie mi ją zabiją. A nie wiem, czy żywiołaka mogę ofiarować. Klonowanie. Ha. Nie wiem, jak sensownie zrobić tę walkę. No nie mogą zapomnieć, bo są odporni na czary umysłu, bo są nieumarłymi. Prayer. I ty dolecisz tam. Ty stań tu po prostu. Obawiam się, że jak tu wlecę, to ich zginie trochę. No ale dawaj. Dobra, wycofaj się w takim razie. Ty dobijasz? Pięknie. Ty sobie zaatakuj. Wszyscy się na pająkach skupili. Świetnie. Lepiej być nie mogło. Ty gdzieś tu sobie podejdziesz. Ty ugryź tego. Ty go dobij. No i ty gryziesz. Wait i defendy. Naprawiamy i zabijamy. Kolejny amulet życia. Ha. No tu widzę, co jest. Sprawdźmy, co jest w tę stronę. Tu jest po prostu wyjście. Do Telchiona, który sra żywiołakami. Fioletowego nie mam. Czarnego znalazłem. Z tych takich poza podstawowymi pierwszymi. Tu smoki w ogóle stoją. Kurde, no ten teren bym zbadał pierwszy, bo tu widzę, że on się kończy zaraz. A tu jest w rogu go trochę więcej. Dawaj te fryty. Trzy staki, okej. Okay. Zlatuj odwracać uwagę. No i bardzo dobrze sobie w tym radzisz. Możesz już uciekać. Naprawdę? Defend, defend, ty tu, a ty tu. No nie mam niebieskiego, a mam. A, z nimi się jeszcze muszę bić. Wlatujesz tam odwracać uwagę. Jakiś prayer. A, tylko prayer ci niedużo daje. Ha, XD. Okej. Ty zabij. Strzał. Ty zabijasz, ty zabijasz.
Naszyjnik przyspieszenia. No, może być spoko nawet. Ile nag? Łocie panie. Dobra. W tym momencie sobie skończymy odcineczek, także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!